Długo przyszło kibicom Garbarni czekać na zwycięstwo na własnym stadionie. Jak opiszesz ten dzisiejszy mecz i tą wygraną z faworytem do awansu? Myślę, i kibice na to czekali, my na to czekaliśmy, bo jednak ta seria była bardzo słaba i czuliśmy i na treningach, i na meczach naszych, że dobrze to wygląda jako pod względem piłkarskim, dobrze się czujemy, ale gdzieś czegoś cały czas brakowało, popełnialiśmy bardzo proste błędy, które przeciwnik wykorzystywał. I cały czas nie wiedzieliśmy, gdzie jest błąd, co poprawić, bo niby wszystko fajnie wyglądało, ale przegrywaliśmy mecze. I dzisiaj po prostu powiedzieliśmy sobie, że nie ma już co kalkulować, nie ma co gadać, co było wcześniej i po prostu trzeba wyjść i wygrać mecz. I nam się udało. No. Co według Ciebie dzisiaj właśnie było kluczem do zwycięstwa? Myślę, że ta taka wola walki, taki charakter i to, że widziałem, że każdy chciał wygrać. Po prostu każdy, nieważne było po prostu, czy kolega błąd popełni, każdy wiedział, że kolega zaraz naprawi ten błąd. I myślę, że każdy był głodny tych trzech punktów i to dlatego wygraliśmy dzisiaj mecz. Ty dzisiaj wpisałeś się na listę strzelców, zdobyłeś bramkę na 2-0. Jak opiszesz tę sytuację? Nie była ona łatwa? Poszedłeś tam do końca? No, sytuacja była, no nie była łatwa, dośrodkowanie było z lewej strony. Widziałem, że gdzieś obrońca się cofa i będzie mu ciężko wybić tą piłkę, ale gdzieś tam po głowie mu ta piłka przeszła. Po prostu nie kalkulowałem, poszedłem na tą piłkę i fajnie mi się ułożyła na stopie i dobrze, że wpadła do bramki.